Monika Włodarczyk, witam Państwa, zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Wrocławia. Dziś moim gościem w studiu jest Pani Małgorzata strońska Zaręba, prezes Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Rozpoczynacie Państwo bardzo ciekawy, ważny projekt, ważny z punktu widzenia dostępu do edukacji, dostępu do kultury, dostępu do rozrywki. Projekt, który jest zatytułowany 2 plus 3. A który przebiega pod hasłem Nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, które nigdy nie miały kontaktu ze sztuką. To hasło przewodnie tego projektu. Pani prezes, proszę o szczegóły. To yy, może nawiążę najpierw do osoby, która napisała o tym. To profesor Tarlowski założycielka Centrum MUS w Wiedniu, yy, która przez wiele lat była mentorką, yy, takim doradcą naszego, naszego centrum. Yy, I ja wychodząc naprzeciw właśnie tej tezie, yy, wraz z moimi współpracownikami yy, już w 2005 roku zrealizowaliśmy pierwszy taki program warsztatów teatralnych adresowanych do dzieci z rodzin wielodzietnych. No wielodzietnych to znaczy trzy... I więcej. Trójkę. Tak, dokładnie. Troje dzieci. To jest minimum. Yy, dokładnie. Yy, to adresujemy ten projekt do dzieci ze szkoły podstawowej klasy 1-6. One pracują w dwóch grupach yy, wiekowych i yy, gimnazjalistów. I to, to są warsztaty teatralne. To I teraz są... właśnie tutaj y, klub programu. Warsztaty teatralne dla dzieci y, właśnie z, dla szkół podstawowych. Co takiego kryje się pod hasłem warsztaty teatralne, które trwają? Y, co ważne? Od lutego do czerwca, czyli jest to duży projekt, długi projekt, w którym można się wykazać pewnego rodzaju umiejętnościami bądź je nabyć. Co kryje się pod hasłem warsztaty teatralne dla takich maluszków? Dzieci w trakcie tych zajęć przygotowują przedstawienie, ale tak naprawdę jest to cały proces pracy nad rolą, nad poznają improwizację teatralną, uczą się współpracy w grupie pracują poznają rekwizyty rządzące takie podstawowe podstawowe Zasady rządzące scenografią na scenie, ale to jest jakby ta, ta część, taka z, z sensu stricte teatralna. Ale oprócz tego, no, dzieci poprzez takie zajęcia stają się bardziej śmiałe, bardziej otwarte, odważne, uczą się pracy nad wspólnym projektem, chociaż też tutaj muszę przyznać, że no, dzieci z rodzin wielodzietnych ze współpracą nie mają problemu. Bardzo często są to dzieci nieśmiałe, które cicho mówią, i one potem takie umiejętności, zdobyte w trakcie tych warsztatów, no mogą wykorzystać w szkole. No, poza tym też często się zdarza, że są to dzieci, które no, nie bardzo sobie radzą w szkole. Nie, nie, nie mówię, że, że, że bardzo często, ale zdarza się tak. I tu jest ta szansa na... Yy... Przeżycie sukcesu, które no, każdy człowiek potrzebuje i dorosły, nie tylko dziecko. I my staramy się też na te spektakle zapraszać tylko, nie tylko rodziców, ale wychowawców, tak, żeby wzmocnić pozycję tych dzieci w, w klasie, w szkole, żeby one zostały w innym świetle przedstawione. Poruszyła Pani szereg aspektów, mhm. które wiążą się z realizacją samego warsztatu teatralnego. No właśnie, czyli rozumiem, że tutaj nie jest tylko główną rolą zaktywizowanie. Dzieci z rodzin wielodzietnych do udziału w życiu kulturalnym, edukacyjnym, ale rozumiem, że ma to też wartość. Pewnego rodzaju terapii. Czy, no, czy, na czy pewnie, rozwojową, na Czy pewnie. taką bym powiedziała wartość jakby społeczną? No, terapią bym tego na pewno nie nazwała. No, oczywiście sztuka jako taka pełni e, rolę terapeutyczną. To Myślę, że, że każdy, kto, nawet dorosły, kto w jakiejś aktywności bierze udział, to widzi, że go to odpręża. Czy myślę, że kiedyś ta sztuka naprawdę była bardziej obecna w naszym życiu, bo jednak się chociażby nie wiem, na drutach robiło. E, no, w tej chwili gdzieś. E, no, Myślę, że przez telewizję, przez komputer te wszelkie aktywności, takie praktyczne gdzieś odeszły na bok, więc jakby w tym sensie, ale. Yy celem tych zajęć jest jakby w, no, wsparcie, w, no, wspieranie dzieci. Ja myślę, że możemy zaobserwować w szkolnictwie anglosaskim, no, szczególnie już od półwiecza, że edukacja teatralna jest tam obecna. Wystarczy obejrzeć jakąkolwiek komedię, czy jakieś filmy, Widzimy zawsze tam, gdzie dzieci gdzieś idą, występują, rodzice przychodzą na występ, bo badania wykazały, że tacy uczniowie, którzy przeszli tą praktykę teatralną, oni są bardziej odważni, łatwiej nawiązują kontakty, mają też łatwiejszy stały, w dorosłe życie nie boją się wypowiedzi publicznych. Ale myślę, że o jednej rzeczy nie wolno nam zapomnieć, że no sztuka sama w sobie jest taką przestrzenią bezinteresowną, no, przestrzenią bezinteresownego spotkania człowieka z człowiekiem i też żywego spotkania z człowiekiem, bo teatru nie ma bez, no bez widza, prawda? Czyli jakby tutaj o tym aspekcie takim ludzkim, te, te wszystkie aspekty praktyczne są niezwykle istotne, ale jakby tutaj o, o tym aspekcie takim międzyludzkim nie wolno nam zapominać. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka realizuje projekt bezpłatnych warsztatów dla rodzin 2 plus 3. W jaki sposób formalnie można się na te warsztaty zapisać. To znaczy, jaką drogę formalną trzeba przejść, by skorzystać z tych bezpłatnych warsztatów, które Państwo organizujecie? Należy się albo zgłosić do nas do biura osobiście, albo wypełnić formularz online, no, spełnić te wymagane kryteria czyli to jest. Czy tylko liczba członków, liczba dzieci, w, w rodzinie To znaczy, w, w tej chwili jeszcze wprowadziliśmy dodatkowe kryterium, to jest dochód 1400 zł brutto na osobę, tak żeby ta pomoc rzeczywiście trafiała no, do tych najbardziej e, potrzebujących i wiadomo, że trzeba się w jakiś sposób jakby wykazać spełnieniem no, tych, tych kryteriów. No, w przypadku właśnie rodzin to albo jest jakaś tam karta ubezpieczeniowa, albo część rodzin ma takie dokumenty Rodzina Plus, to się nazywa, wydawane przez MOPS wrocławski, także my jakby respektujemy też, też te karty. Także wykazanie się, złożenie, złożenie, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie deklaracji o tym. I później jakieś dodatkowe testy, które Wybiorą tych najlepszych aktorów, czy jest szansa na to, że wszystkie dzieci, które będą startować w projekcie, będą mogły brać w nim udział? Też znaczy my w żadnych naszych zajęciach nie stosujemy selekcji, bo wierzymy, że tak jak, jak to u pani, jak zaczęłyśmy naszą rozmowę, że w każdym dziecku tkwi potencjał taki jawny i, i ukryty. I zadaniem pedagoga, instruktora jest jakby pomoc w rozbudzeniu tego talentu. I tutaj, no bo ten jakby sukces no, może być też różnie rozumiany, bo jeżeli przychodzi dziecko, które bardzo ci mówi i, i boi się występów publicznych i one na koniec, mimo to, że będzie słabo słyszalne, ale wystąpi, no to to jest dla niego sukces i postęp. No a jest takie dziecko, które jest bardzo zdolne i da się mu trudniejsze zadanie i ono tam będzie brylowało na scenie, ono też jakby osiągnie. Także to jest tak, to też musimy jakby na to patrzeć jakby w taki sposób. No to yy, z, ponieważ no, nasza organizacja ma bardzo bogate zasoby, bo mamy profesjonalną scenę, mamy yy, yy, bogaty zasób rekwizytów. Także to się dzieje naprawdę w takiej, w takiej pełnej gali. To dzieci mają szansę na poczucie tej, tej satysfakcji. I nawet te, które no może są troszeczkę jakby słabsze, ale ja wierzę, że teatr jest dla wszystkich. Ile miejsc jest przygotowanych na ten, na ten cykl, luty, czerwiec, właśnie dla dzieci z rodzin wielodzietnych? To jest 15 miejsc na każdą grupę wiekową, czyli 45 miejsc łącznie. A ile osób może brać udział w samym projekcie całym? Bo czy to są tylko dla dzieci wielodzietnych? Yy, to znaczy, nasza organizacja yy, ma takie też jakby regularne warsztaty dla dzieci od 12 miesiąca życia do 18, no to, to, to regularnie od 150 do 180 dzieci ucząszcza na, na nasze warsztaty. I w wersji merytorycznej na czym polegają zajęcia? Od samego lutego do czerwca. Zaczynamy od takich zabaw integracyjnych najpierw, ale typowo teatralnych, tak żeby zbudować jakby taki zespół teatralny, prawda? Bo dzieci przychodzą jakby z różnych, z różnych miejsc, tak żeby one się poczuły zespołem. Potem jest im prezentowana propozycja teatralna. To już jakby zależy od instruktora. Zwykle jest to, nie jest to jedna propozycja, jest ich więcej. Czasami są to oparte na, albo na tekstach, w jakichś wierszach, ale czasem jest to improwizacja, więc to się dzieje... W współpracy z dziećmi i też na bazie y, możliwości, jakie mają dzieci. Więc jakby Pani mnie zapytała, jakie będą realizowane przedstawienia, to ja na tym etapie rzeczywiście jakby nie, y, nie, nie odpowiem, bo to się dzieje w, jakby w dialogu z dziećmi i ich możliwości. Y, I potem cały proces pracy nad rolą i, i zarówno współpraca jakby z partnerem, no trochę też pracy indywidualnej, no do, do potem, tak jak już wspominałam wcześniej, y, Pracę z rekwizytem, ze scenografią do, do przygotowania tego finalnego przedstawienia, które się dzieje w pełnej dali. Prowadzicie Państwo te warsztaty, tak jak Pani zaznaczyła, już mniej więcej od 2005 roku, czyli jest to 14 edycja projektu. Mm -hmm. Czy było coś podczas tych warsztatów, co Panią bardzo pozytywnie zaskoczyło, czy jakieś wnioski, które można wyciągnąć już i zgeneralizować, wiedzy o dzieciach? Które uczestniczą w tego rodzaju projektach? Ja muszę powiedzieć, że tak jak wspomniałam już wcześniej, że to są dzieci zwykle bardziej nieśmiałe. To tak jakby obserwuję inne, inne grupy, ale podchodzą do warsztatów z bardzo dużym entuzjazmem. To jest, za każdym razem dostaję taką informację zwrotną też od prowadzących, że one wiedzą, że mają tą szansę i cieszą się z tej szansy. To, to, to za każdym razem taka recenzja do mnie trafia od, od, od instruktorów, także to jest takie bardzo budujące. I ja myślę, że to tak. Naprawdę ważna, jakby ważna grupa, którą należy wspierać no też w kontekście tego, że no Polska ma taki ujemny przyrost naturalny, prawda? to to jest takie trochę nie, naprawdę nie, niepokojące, także bardzo się cieszymy, że, że dzięki dofinansowaniu gminy Wrocław te zajęcia mogą być dla tej grupy bezpłatne. No właśnie, co jest w całym projekcie najważniejsze? To jest edukacja, to jest rozwój osobisty dziecka, czy to jest poznanie świata sztuki, świata teatru? Ja myślę, że te, naprawdę te wszystkie trzy elementy, mi trudno byłoby y, tak y, ważyć, co jest, co jest ważniejsze, bo y, proszę zobaczyć, w takiej sferze y, sensu stricte kulturalnej, y, to y, przecież dzieci y, uczestnicząc w budowaniu dzieła teatralnego, one się stają w przyszłości krytycznymi y, widzami, prawda? One dokładnie wiedzą, jak jest zbudowane dzieło teatralne, bo mimo to, że my zrobimy z nimi coś prostego, y, to... To posiada znamiona profesjonalnego dzieła teatralnego, no, w, w, znak teatralny, prawda? współpraca z partnerem, interpretacja roli, prawda? Więc one to potem rozumieją, rozumieją są do, dojrzałymi e, krytycznymi e, widzami. No, potencjalnie, jeżeli spodoba im się tego typu aktywność, on, dzieci mają bo potem jako młodzi ludzie i dorośli ma, mają szansę być liderami kultury czynnej, prawda? bo one już w taką inicjację w takim młodym wieku przeszły. Także to na przykład w sferze, w sferze kulturalnej, o tej sferze takiej e, takiej szkolnej czy w przyszłości zawodowej. Ja pamiętam taką wypowiedź y, trenera przedsiębiorczości, y, który występował kiedyś na jednej z naszych konferencji że jak przygotowywała ta pani y, y, młodych ludzi do y, rozmów rekrutacyjnych, albo sama prowadziła takie rozmowy na zlecenie, to natychmiast rozpoznawała osoby, które przeszły przez taką edukację teatralną, bo one były właśnie pewniejsze siebie, znały swoje możliwości, y, posiadały wiarę, wiarę w siebie. Więc to taka niesamowita y, inwestycja, którą czynią rodzice w swoje dzieci. Prawda? To nie jest zawsze inwestycja finansowa, bo to jest inwestycja tutaj na przykład w tym przypadku czasowa. Prawda? Zajęcia są bezpłatne, ale dziecko trzeba przyprowadzić, My kładziemy ogromny nacisk na to, żeby no, dzieci chodziły regularnie, prawda? Bo no, sukces jedn, od sukcesu jednej osoby zależy sukces całej grupy, prawda? I dzieci się też tego uczą. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają godzinę czy dwie? Godziny piętnaście. Mhm. I tutaj ta systematyka jest o tyle ważna, że kończy się projekt spektaklem. Przedstawieniem, mhm. dokładnie. Także to musi być jakby ta świadomość, że jeżeli ja zawalę, to, to, to nie uda się spektakl całej grupie. Czyli rozumiem, że te umiejętności związane z umiejętnościami takimi w rozwoju osobistym, prezentowania się sztuki, sztuki wystąpień, to jest to... że Uzupełniacie Państwo ofertę polskiej szkoły, która tego z kolei nie uczy. Ale ja chciałam zapytać o jeszcze inną kwestię. Jaki teatr, jakiego rodzaju są to spektakle? W jaki sposób one przybliżają i jaki teatr przybliżają właśnie uczestnikom? Niedawno odbyła się dyskusja w jednym z artykułów w lokalnej prasie, mm -hmm. że spektakle teatralne, na które szkolna młodzież jest prowadzana zwykle w ramach kanonu Lektur, to spektakle, które potrafią nieźle zniechęcić młodzież i dzieci do teatru w ogóle. Mm -hmm. Czy Państwo bierzecie to pod uwagę, jaki to ma być teatr, by był to teatr? Atrakcyjne? Ja powiem w takiej sferze organizacyjnej, to no jest to związane też jakby z rytmem roku, więc jeżeli to są projekty, które trwa od września do grudnia, no to zwykle są to spektakle związane ze świętami bożonarodzeniowymi i no nie są to takie typowe jasełka, prawda, one się zdarzają, ale, bo tych edycji było już kilka, ale czasem jest taki, pamiętam sama za tym, w pamięć taki spektakl, kiedy złożony z takich pięknych wierszy o gonitwie tej, która jest przed świętami, prawda, że, że gonimy, biegamy, Myślimy o prezentach, a nie myślimy o swoich bliskich, zapominamy o tym. Więc, na przykład, taki spektakl, który zmusza do myślenia, czy taka jakaś współczesna interpretacja tego, co się dzieje w niebie i w piekle, jak, jak jest Boże Narodzenie, na przykład. Więc takie kreatywne interpretacje, to, to, to jest jakby zwykle w tym, w, tym okresie, w tym okresie świątecznym. Mamy zawsze też edycje wakacyjne i, i wtedy to, to ma być miłe, łatwe, lekkie, przyjemne. Tu, tu staramy się, żeby dzieci. No, Powiły się dobrze, bo to jest jednak, jednak czas, czas wakacji, także one mają czuć jakby tą lekkość możliwości uczestnictwa w takim projekcie. No, czasami są to oparte spektakle na takiej wartościowej literaturze, klasyce. No, powiedzmy, są to wiersze brzechwy, które wydają się proste, ale przetworzyć je na, na znak teatralny przy, przy takiej okazji, na przykład, zrobić z krzeseł e, całą scenografię, prawda, że krzesło raz jest, nie wiem, łodzią, raz jest e, jakimś miejscem do spania, raz jest strzelbą na przykład. No, zdarzały się takie spektakle opowiadające o legendach wrocławskich na przykład, o zabytkach wrocławskich, także no, staramy się, żeby to, to była atrakcyjna oferta. No, ten entuzjazm, o którym ja, ja wspomniałam wcześniej, to myślę, że jakby o tym świadczy, że, że to jest jakby dla dzieci no, jakby trudno tak chwalić własną ofertę, ale że dla dzieci jakby jest atrakcyjny. Poza tym no ja to wspomniałam wcześniej o tych wielu celach edukacyjnych. No, my czujemy się, no jesteśmy organizacją, która zajmuje się edukacją kulturalną, prawda? więc to ma się, ma się cały czas tak jakby... No w tym drugim planie, jakby w pamięci, podejmując jakie, jakiekolwiek działanie proponujemy, prawda? Czy to są spektakle, bo my gramy też dla dzieci i młodzieży, prawda? Czy są to spektakle dla dzieci, czy, czy są to warsztaty? To jakby to, to myślenie Walor o takiej... edukacyjne musi zostać Dokładnie, ale takim Ale w takim szerokim, jakby w szerokim znaczeniu. No właśnie, no, no edukacją jest również to, że ja nie zniechęcam do teatru. To prawda. Wszystkie zdjęcia odbywają się przy ulicy Kuźniczej. 29A, to, tak jak wspomniałam, mamy profesjonalną scenę, jest to historyczne miejsce. Dawna scena Kalambur, także to też jest wspaniałe, że dzieci mogą w takim miejscu na profesjonalnej scenie ćwiczyć i potem występować. Kończymy już nasz program. Ja tylko przypomnę, że moim gościem dziś była pani Małgorzata Strońska-Zaręba, prezes Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Państwu dziękuję za uwagę. Następny program za tydzień. Do zobaczenia.